Użyj znaku! Złap go Wirden! Sama złap go Wirden! Witajcie ludzie, z powrotem, że zagrałem wy! Wiedźmin 2 Zabójcy Królów! I to właśnie Irden byłby prawdopodobnie idealnym znakiem na tego stworka. Na tego maga, którego zabiliśmy w ostatnim odcinku. Ale ja sobie poradziłem całkiem dobrze z Turlaniem, Quenem i resztą zaklęć Igni i tak dalej. Nie musiałem Irdena używać, chociaż próbowałem, nie powiem, że nie próbowałem. Mamy jeszcze dwa zadania do zrobienia. Tutaj Biały Kruk, to pogadamy z Cynthią na temat książki. Oraz Rzeka Tajemnic, znajdź kowala, który jest czarodziejem i wykonaj zbroję wranów. Pomyślałbym, albo raczej powiedziałbym, że za to się zabierzemy. Tu jest Cynthia tak przy okazji, ale jeszcze z nią nie będę gadał, bo tutaj jest nasz przyjaciel, który zrobi zbroję prawdopodobnie. Przypomnij mi, jakie składniki są potrzebne. Dzięki. No tych składników kurde nie mam, tego nie zrobię. Wykonaj przedmiot dla mnie. Wiedźmiński, solidne zbroje, Akeirana, skóra, miecz, żelaza. Mam ten pieprzony schemat tutaj na zbroję wranów, nie? Tutaj gdzie to było? Do mojego inwentory muszę wejść. Schemat spodnie starszej krwi, esencja wody, buty starszej krwi, ta. Zbroja wranów. Zbroja wranów. Dlaczego nie mogę jej stworzyć u niego? U kogo miałbym ją stworzyć, jak nie u niego? Trochę głupio. Dlaczego nie mogę tej zbroi u niego stworzyć? On jest jedyną osobą, której mógłbym to zrobić. Aha, coś mi się wydaje. Wiecie ludzie, co mi się wydaje? Że on potrzebuje tego manuskryptu, żeby w ogóle móc zrobić też tą rzekę, nie? Coś mi się tak wydaje, że to jest razem sklejone. No to co? Zostawiamy sobie tą zbroję? Skoro nie mogę u niego tego zrobić, to chyba to zadanie porzucę też. Pogadam tutaj z tym magiem. On miał jeszcze jakąś zbroję, to możemy ją kupić, skoro mamy już tyle kasy, to mogę ją przy okazji kupić i zobaczyć, może tą zbroję będę nosił teraz. Pod koniec, czekaj, czy to nie miałeś przypadkiem zbroi? Człowieku, myślałem, że miałeś zbroję. Ale masz runy, z tego co widzę, no to jakie runy tutaj masz? Runa Słońca ulepsza obrażenia miecza, obrażenia tutaj Izgit i Ziemi, żywotność ta, księżyca. Runa Ognia, no to powiedziałbym, że kupię sobie dwie Izgita oraz jedno Ognia, czy może... No i jedną runę Ognia. Myślę, że to dobry deal i dam sobie na mój nowy miecz, na miecz wranów. Ulepszę sobie ten mieczyk. Powiedziałbym, że tutaj właśnie runa ognia, runa Izgit i runa ognia. No, bardzo ładnie, 66 ataku, najwięcej, podpalanie i tak dalej. A tutaj na miecz srebrny, będę potrzebował jeszcze miecza srebrnego, będę potrzebował. To może jednak jeszcze kupię tutaj runy, pokaż jeszcze co tutaj masz. Daj swoje runki, runa słońca, obrażenia. No i jeszcze jedną runę ognia. Runa Izgit i runa ognia to chyba najfajniejsze runy ogólnie w grze, dlatego... Proszę bardzo. A to jest zbroja Izgit, to co ja cały czas tutaj noszę. Okej, dobrze wiedzieć. Jak w ogóle wygląda to w całym komplecie? Może być, moim zdaniem, może być, chociaż znam lepsze zbroje, ale gdzieś tutaj była jeszcze zbroja do kupienia. Ty u kogo, u ciebie? Czy ty sprzedawałeś zbroję jeszcze? Nie. Może jeszcze poszukam tutaj kogoś, kto taką zbroję by sprzedawał. Był tutaj ktoś naprawdę, tutaj był ktoś, kto sprzedawał zbroję. Ale kto to był, to ja już kurczę nie wiem. Nie wiem, czy to... Czekajcie, nie wiem, czy opłaca się tam biegać. Sprawdzę jeszcze tutaj u tych ludzi. Ten tutaj, co krzyczał na mnie odmieniec. Oj, piękny dziś dzień. Nie masz nic do powiedzenia, gnoju? No jasne, że nie masz. Z tobą już gadałem. Ty już kurczę... Dlaczego ty nic nie masz? Myślałem, że miałeś zbroję. On miał jakąś zbroję na sprzedaż, to jeszcze, kurczę, wiem. On miał na pewno jakąś zbroję. On miał zbroję, to jestem pewny, kurczę. Bardzo. Ludzie. Dobra, czekajcie, zrobię przerwę, za chwilę się zobaczymy. O ja pierdolę. Krew nekra wojownika.
Ona cały czas była w ekwipunku, a ja jej nie widziałem, czyli jednak mam tą krew, jej. Patrzcie, ja teraz biorę wszystko z mojego ekwipunku, tak przy okazji. Po prostu wszedłem sobie tutaj do mojej tej pięknej sprawy i pomyślałem sobie, hej Geralt, mógłby wziąć tutaj wszystkie rzeczy z ekwipunku, patrzcie ile ciężaru. Gdyby babcia miała wąsy, no proszę. Teraz mogę składniki do manuskryptu, mam wszystkie. Ale kurde, miałem szczęście, że to miałem w skrzynce, jeszcze chciałem to właśnie sprawdzić. Że wezmę wszystkie przedmioty i może wtedy pojawi się nagle coś w moim ekwipunku, czego potrzebuję. Dlatego... ja kurczę, zajebisty jestem taki ciężki, że nie mogę biegać. Mam składniki, o których mówiłeś. Niewiarygodne. Dawaj. Też to pomyślałem. Niewiarygodne. Trzeba uważać, żeby zachować proporcje. Miałem tą wieprzoną krew nekrowiownika cały czas. Zobaczmy, cholera. Co jest w manuskrypcie. No pokaż, pokaż. O bogowie! Co tam znalazłeś? Instrukcję. Opisuje sposób wykuwania legendarnego miecza, Kerme. Jest twoja. Zasłużyłeś na nią, Wiedźminie. Wykucie tego miecza będzie dla mnie zaszczytem. Dzięki. Bywaj. Teraz ciekawe, czy naprawdę go wykujesz dla mnie? Pokaż no! Wykonaj dla mnie przedmiot, e? Wiedźmiński miecz srebrny. Schemat ta. Buty z utwardzonego skóra. Miecz srebrnego meteorytu. Aha! A to był problem. Jestem takim debilem. Wydawało mi się cały czas, że tutaj na dole, że tutaj jeszcze coś powinno być i że więcej nie mam nic. A ja muszę scrollować. Jestem debilem. Największym debilem, jakiego widziała Ziemia. Kerme. To ten najlepszy miecz. Mam go wykuć? Nie wiem. Nie będę go wykuwał. Patrzcie ludzie, mam teraz tutaj... niby trochę lepszy, ale ten miecz, który ja teraz mam, to jest o wiele lepszy. Ja lubię, wolę ten miecz, który ja mam teraz. Wolę mój miecz Wranów. Dlatego tutaj wyśmienite spodnie, ta. Ciężka skórzana kurtka, ta. Chciałem, najważniejsze było to, żeby to zadanie zakończyć, ale jak już go mam, jak już mam zakończone, to nie potrzebuję tego. Tutaj rękawice starszej krwi, ale najpierw zbroja Wranów. Jedyne, czego jeszcze potrzebuję, to ćwierkowana skóra, okej. Okay. Żelazna rama, czekajcie. Zbroja Wranów, co tam jeszcze mam? Zbroja łowcy, ta. Wiedźmiński miecz, skóra, ta. Nie mam schematu na utwardzoną skórę, nie? Solidne rękawice, długie rękawice. Ale zbroja Wranów. Nie mam jeszcze schematu na zbroję Ist, czy jak to się nazywało? Ciekawe. Jeszcze skórzaną kurtkę mam, ale więcej to nic. Rzemiosło, wranie wzmocnienie pancerza, ujjjjj. Czyli to są wszystkie składniki moje. Dobra, czekaj. Pokaż, co jeszcze masz. Pohandlujmy. Czy masz tą ćwierkowaną... coś? Nie masz. To wiesz co? Mamy czas, ludzie, mamy czas. W tym odcinku sobie stworzymy nieco. W tym odcinku nie musimy się za bardzo zabawiać. Dlatego, któryś z nich powinien mieć teraz tą ćwierkowaną skórę? Na pewno ma. Te składniki to kurde łatwo znaleźć, skąd one się zawsze tutaj spawnują u sprzedawców. Musimy tylko od nich pochodzić, no od nich do nich pochodzić. Pohandlujmy. Na. Utwardzona skóra, tego potrzebowałem, nie? Dobra. Kupię tyle, ile potrzebuję. No i jeszcze raz z powrotem do naszego przyjaciela i stworzymy najlepszą zbroję w grze. Ale była jeszcze jakaś zbroja do stworzenia, która się nazywała zbroja Is. To tam też gdzieś znaleźliśmy schemat. Ale dziwne, że nie możemy jej zrobić teraz, to jest trochę głupie, ale... wydawało mi się, że potrzebujemy jej, ale dobra, skoro jej nie potrzebujemy, to nie ma problemu. A naprawdę jej tutaj nie ma? Kareme. Wygląda do dupy. Trzeba przyznać, ten najlepszy tutaj dobry miecz niby, ale wygląda do dupy. Naprawdę wygląda do dupy, to już naprawdę cieszę się, że znaleźliśmy tamten miecz Wranów. I to kurczę, jak się cieszę. To najpierw stwórzmy zbroję Wranów. Tutaj. A, ćwierkowana skóra. Potrzebuję ćwierkowanej skóry. No i potrzebujemy też zbroi Izgit. To jest ta zbroja, którą teraz mamy na sobie. Żeby ulepszyć zbroję, żeby dostać tą. No to ciekawe. Skoro, czekaj. Ćwierkowana. Ja myślałem, że potrzebuję utwardzanej tylko skóry. Ruda srebra, te. Być może będziemy mieli szczęście, a tutaj nowigradzki miecz stalowy.
Wiedźminie Trójce wydaje mi się, że będziemy nieco tego widzieli, takich mieczy. Ale schemat wyśmienitego miecza, no nie. To jeszcze trochę tutaj pobiegamy, ludzie, jeszcze trochę tutaj się przechadzamy. Skoro on nie ma ćwierkowanej tej... Czekaj. Niemożliwe w tym miejscu? A dlaczego? A może w tym miejscu jest to możliwe? Nie? Dlaczego nie mogę... Nie mogę się tutaj przespać? To jest też trochę dziwne. Zamknijcie ryje! Zamknijcie ryje! Rę! Jestem debilem, jestem gnojem. Turlać się też nie mogę. Ale miałem nadzieję, że może się poturlam trochę. Ale patrzcie, jak fajnie ten miecz wygląda. Lubię ten miecz. Wygląda jak taki miecz elfów z Władcy Pierścieni, nie? Trochę tak wygląda. Spokojnie, spokojnie, jak nie masz ćwierkowanej zbroi, to możesz tutaj się nie bać. Solidne sukno masz, to? Język trolla te. Skóra, 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 sukno, skóra. Gawron, fraki te. Ale ja szukam tutaj utwardzona... Ćwierkowana skóra! No proszę, schemat. Teraz muszę tylko czekać. Co mogę tam sprzedać? Mogę sprzedać moje te. Moje niepotrzebne miecze. Gwychy. Dejtwyn. Sztylet Filipa Eichhardt potrzebuje. Niewygalski miecz. Dejred. Gwyn. Gnwalede. Edy. Aerodanite. Nie chciałem go sprzedawać, ale sprzedam w końcu, bo teraz koniec gry. Nie potrzebuję go już. Zatruty szpon harpi. Żądło. Zbroje, wyćwierkowane spodnie, nie potrzebuję tego. Zbroja z Banar, ty też nie potrzebuję. Zbroja Selkirka, chciałem sprzedać, ale nie da się. Nilfgaardzkie spodnie, ta i pancerz Kejrana, no niestety też go sprzedam. Bo już go nie będę potrzebował, na pamiątkę też mi już nic nie da. Dlatego tutaj też pułapki. Aha. Co nam jeszcze? Co tam jeszcze? Trofeum, trofeum z Golema, nie potrzebuję, trofeum, trofeum, trofeum. Nie potrzebuję tego całego Gunwa. Tak, ludzie, pod koniec gry to wszystko sprzedaję. Nie potrzebuję tego. Klucz. To tutaj jeszcze schemat na wiedźmińskim miecz. Co tutaj jeszcze dużo zajmuje? Coś, co jeszcze by dużo zajmowało. To sprzedam to po prostu. Coś to zabiera dużo miejsca. Tutaj 29. Kloc drewna. Kloca drewna nie potrzebuję. Kawałek pancerza Drauga. Piór harpi to już też nie potrzebuję. Tyle trochę zajmują. No dobrze, co tutaj jeszcze? Serce Nekra. Też trochę zajmuje, co? To było... Olej. Oleju też już nie potrzebuję. A raczej nigdy oleju chyba nie potrzebowałem. Co tam jeszcze mogę sprzedać? Tutaj rudy czerwonego meteorytu. Nie potrzebuję już. Składnik rzemieślniczy, ale nie potrzebuję. Embryon Andriagi nie potrzebuję. A jeżeli coś z tego będę potrzebował, to mogę tutaj zawsze odkupić. Przyjść i odkupić. Zawsze mogę. Przestęp. Co tutaj jeszcze mamy? Kamień żywiołów. Składnik rzemieślniczy i alchemiczny. Nie potrzebuję. Skóra. Skóry mogę sprzedać tak... tyle. Rudy żelaza mogę, kurde, tyle sprzedać. Mogę nawet więcej w końcu sprzedać. Rudy żelaza. Patrzcie, ile tego mam. To te rudy i tak dalej najwięcej zabierają. Sukna też tyle nie potrzebuje. Potrzebuję tylko tyle, żeby zrobić zbroję. Schemat zbroi Wranów, też nie, to potrzebuję oczywiście. Ta dzisiaj taki przedostatni odcinek, czyli taki, znaczy przedostatni odcinek z questami, to takie handlowanie dzisiaj bardziej. I tworzenie tych całych zbroi i tak dalej, sprzedawanie i bawienie się to wszystko. To będzie takie bardziej spokojniejsze dzisiaj i mniej ciekawe. Więc możecie od razu napisać komentarz, że chujowo było, albo coś, albo tam... Zrobić i przeskoczyć do następnego, chyba że chcecie zobaczyć tą zbroję. Myślę, że i tak to wam tutaj zostawię. Może bym to wam nawet przewinął, ale jednak zostawię wam to. Żeby na koniec, żebyście mieli coś takiego. Takie tutaj... Taką pamiątkę, taką pamiątkę. Nie, takie po prostu coś ciekawego na koniec. Ślina harpi też, kurczę, niepotrzebna. Oczy harpi... W ogóle niepotrzebne. Tu. Szpony harpi. Szponów harpi to ja też nie potrzebuję. Co tutaj jeszcze? Co tutaj jeszcze? Utwardzone sukno pod... utwardzona skóra jest potrzebna oczywiście, ta.
Ruda srebrna, no przyda się jeszcze chyba. Chociaż ruda srebra... Kawałek pancerza Draugra też niepotrzebny. I ruda srebra też nie. Ruda srebra też jest nam niepotrzebna, bo nie będziemy robili srebrnych mieczy. Nie będziemy w ogóle już tworzyli mieczy. Skóra. Zostawmy tyle, ile możemy. No to jeszcze trochę, jeszcze tylko trochę. Dratwa. Powiedzmy, że z dratwy wyrzucę tyle. Sukna wyrzucę jeszcze tyle. I co tam jeszcze mogę tutaj sprzedać? Coś tutaj jeszcze będzie, coś tutaj jeszcze na pewno znajdziemy, co mógłbym. Czego? No, nie potrzebuję. Już nawet nie potrzebuję się pozbywać niczego. Teraz muszę gdzieś pobiec, gdzie mógłbym medytować. Nie wiem, dlaczego tutaj nie mogę medytować, to jest bzdura. Dlaczego tutaj... No, tutaj mogę medytować, no dobra. Mogę teraz biegać też normalnie, bo kater, alchemia, odpoczynek. Co ja robię? Nie potrzebuję wcale alchemii żadnej, a nic, tylko potrzebuję pójść do kolesia i stworzyć to na schemacie. Ale teraz jak jestem szybszy, to już lepiej z tym. A sprzedałem wszystkie rzeczy, których i tak już nie będę potrzebował. No ty w mordę kopalny. Odczep się ode mnie, mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. Gnoje. Widziałeś to? Czy to widziałeś? Tutaj ćwierkowana skóra. Teraz potrzebuję oleju, oczywiście, to co sprzedałem. Wiedziałem, że jeszcze oleju będę potrzebował nieco, to mógłbym sobie przynajmniej trochę zostawić. Ale ty na pewno masz, ty na pewno masz olej. Ty co? Nie masz oleju? Jak ty kurde smażysz, jak nie masz oleju? To jest teraz takie idiotyczne, wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że sprzedam za dużo i będzie później. Zabawa? A wypróbuję mój nowy miecz na rejdańskim żołnierzu, uj. Ale mnie walną. Myślałeś, że ty cokolwiek możesz tutaj zrobić, jak ja tutaj mam taki zarąbisty miecz, który jest... Kurde, samurajsko zajebisty, a odcięłem ci rękę, chyba nawet dwie ręce, ojej. A teraz oddawaj mój olej. Pani! Olej oddawaj! Olej. Gdzie tutaj, tu... I tu. Trochę oleju, proszę, dziękuję. To jest po prostu genialne. Taka zabawa, ja nie potrzebuję oleju, sprzedaję sobie. A tutaj nagle, hej, oleju zabraknie. Mogłem się tego naprawdę spodziewać, dzisiaj spodziewałem, że czegoś zabraknie. Wykonaj dla mnie tutaj ćwierkową skórę. Stwórz, dziękuję. I teraz tutaj możesz stworzyć... Czego będzie brakowało ta zbroi wranów? Niczego, aha. Udało się stworzyć przedmiot, te. Zbroja wranów, chciałem jeszcze stworzyć sobie spodnie. Spodnie starszej krwi, najlepsze spodnie w grze. Plus 3. Te spodnie były takie nędzne w tej grze, nie? Cieszę, że w końcu będą jakieś lepsze spodnie. Coś jeszcze chciałem tutaj zrobić. Magiczna osłona, nie. Buty starszej krwi, buty. No buty chciałem jeszcze stworzyć i rękawice. Rękawice starszej krwi, dokładnie. To wszystko, kurczę, starszej krwi i zbroje wranów. Nieźle. No i oczywiście użyliśmy naszej aktualnej zbroi, którą mieliśmy na sobie, żeby stworzyć nową, dlatego tutaj ubierzmy buty starszej krwi i spodnie starszej krwi. Oj, fajnie to wygląda. I teraz, panie i panowie, zbroja wranów. Premiera. Źle miałem w pamięci, nawet zarąbiście wygląda ta zbroja. Myślałem, że nie wygląda aż tak fajnie, ale jednak świetnie wygląda. Tak czerwono-czarna, fajna. Podoba mi się ta zbroja. Jeszcze te dwa miecze, kurczę, jesteśmy przygotowani na końcówkę gry. Jesteśmy zarąbiście przygotowani na końcówkę gry. Ha, mam świecące miecze. A poza tym to mógłbym jeszcze tutaj... Panie? Wykonaj przedmiot, nie. Niczego tutaj nie chcę, nie, czekaj. Chciałem tutaj jak ulepszyć coś, czekaj. Kupię od ciebie... Gdzie to było? Wranie wzmocnienie pancerza czy magiczna osoba? Zbroja plus 2, żywot... Tutaj. Czy mogę to po prostu tak założyć? Tak, mogę to po prostu tak założyć, nie? A co jeszcze mogę tutaj dać? Mogę jeszcze więcej tego? Mogę jeszcze więcej takich osłon dawać? Czekaj. Mam teraz niby te osłony wranie. Zobaczę, mam tam 3 miejsca, czy mogę tam jeszcze jakieś... Nie ty, cholera. Ty. Czy mogę tam jeszcze jakieś inne dodać fajne
rzeczy, bo jakoś... Czekaj. Mogę tam w ogóle dać runy, czy to za dużo wymagane? Nie. Runy tam nie mogę dawać, run na to nie mogę wkładać, mogę tylko takie wzmocnienia. Które wyglądają jak takie naramienniki, ale dobra. Na pewno masz jakieś naramienniki tutaj. Nie, on ma tylko runy. Ty masz jakieś naramienniki? Może ci jakieś sprzedałem ewentualnie. Naramienniki, nie. Filtr Petriego. Świetnie. Przydałby się kiedyś, ale nie teraz. Magiczna osnowa. Mam jeszcze dwie takie, to mogę te dwie dać. No i mamy też taką zbroję ulepszoną na najlepsze. Mamy też troferum zdrowia, który dodaje trochę żywotności. No świetnie. To jest kurczę dopiero zbroja, co? Patrzcie. Tak samo mi się wygląda, a tutaj... Zbroja 1, tutaj zbroja 35. 60 do 66 ataku, tutaj 53 do 59 ataku. Zbroja plus 5 oraz spodnie plus 3. Świetna sprawa. Jestem kokse. Jak tam z naszymi... Czekaj, gdzie to było? Gdzie to można było dawać? Na C, nie? Nasze talenty, 35 poziom, chyba jeszcze jeden level up dostaniemy. A na razie 35 poziom. No. Świetnie. Cudownie. Ludzie, wiecie co mi się właśnie przypomniało? Że... Miecz srebrny, znaczy miecz stalowy mi się raczej już nie przyda. A opowiem wam w ostatnim odcinku, opowiem wam o tym w ostatnim odcinku. No to jeszcze pod koniec odcinku zobaczymy, co Cynthia ma do powiedzenia, chociaż nie wiem. Wpakować to jeszcze do osobnego odcinka, bo nie wiem, czy to będzie quest. Jeżeli będzie to osobny quest, to dam to jako jeszcze osobny odcinek. A jeżeli nie będzie to quest, to dam jeszcze teraz po pożegnaniu do tego odcinka. Więc jakby to było teraz... Jakby to był teraz, znaczy to z krukiem tutaj od Cynthii było następnym questem, to zobaczymy to w następnym odcinku, jeżeli nie, to zobaczymy to za chwilę. Dobra ludzie, na razie, cześć, do następnych odcinków.